Skład Sejmiku Samorządowego już oficjalnie jest znany i zgodnie z naszymi obliczeniami okręg nr 2 obejmujący powiat augustowski, sejneński, suwalski, sokulski, moniecki i miasto Suwałki reprezentować będą. Spis Paweł Wnukowski, Wiesława Burnos, Leszek Dec i Rafał Supiński. Z Koalicji Obywatelskiej w ławach samorządu województwa zasiądą Anna Naszkiewicz i Waldemar Kwaterski. Z trzeciej drogi w samorządzie wojewódzkim mandaty uzyskali Cezary Ciślukowski i Bogdan Dyuk. To rozstrzygnięcie jednak nie przyniosło odpowiedzi na pytanie, kto będzie rządził województwem podlaskim, ponieważ do rąk prawa i sprawiedliwości trafiła dokładnie połowa mandatów, co uniemożliwia wybór zarządu województwa. Trudno się bowiem spodziewać, że koalicja obywatelska i trzecia droga podniosą ręce zatwierdzając wybór marszałków z spisu. PIS raczej zrewanżuje się takim samym działaniem. Spekulują lokalni politycy, proszący o zachowanie anonimowości. Sytuacja jest więc patowa. Głoszona przez działaczy prawicowej formacji teza o porozumieniu z Konfederacją może spalić na panewce przewidują nowo wybrani radni. Jedyny mandat Konfederatów mogący dać przewagę Prawu i Sprawiedliwości dzierży w dłoni Stanisław Derechajło, który rozstał się z zarządem województwa podlaskiego w 2021 roku i może po prostu nie mieć ochoty na wznowienie współpracy. Wykluczyć takiego scenariusza też się nie da. Podobnie jak nie można wykluczyć, że któryś z dzisiaj opozycyjnych radnych sejmiku da się jednak przekonać zwycięzcom i porzuci macierzystą formację na rzecz intratnej posady w urzędzie marszałkowskim. Spekulujący nawet twierdzą, że mają w polu widzenia dwie osoby, które taki transfer może skusić, ale ich nazwisk nie ujawniają. Póki co żadnego rozwiązania wykluczyć się nie da.